Cześć, z tej strony Uja, witajcie w Wortenderze. Dziś chciałbym wam pokazać tygryska. Tak, wreszcie odblokowałem TCC-czko. Jak widzicie, kawał blachy. Czołg jest ekstremalnie wolny. Najwolniejszy, jakim aktualnie jeździłem. Wolno też obraca lufkę, wolno obraca wieżę. I sam też się wolno obraca. Dlatego już na pierwszy rzut oka wygląda na to, że będzie to czołg, który powinien być gdzieś tak ustawiony w drugiej linii. Na pewno nie powinniśmy nim atakować jako pierwsi. Głównie też z tego względu, że ma on całkiem porządny pancerz i przy większej odległości od przeciwnika zyskuje na tym, więcej dingujemy. Dobrze jest też się nim troszkę kontować. Jeśli graliście w World of Tanks, to wiecie, że kontowanie to kluczowa sprawa. Tutaj jest podobnie, jeśli jest czołg skontowany, więcej dinguje. Gram na... zobaczmy, czy go w ogóle widać? Nie widać. Gram na habeku z tego względu, że na trybie symulacyjnym nie ma z kim grać. Smutne to, ale prawdziwe. Czeka się po 10 minut i losuje na 4 czołgi. Zupełnie jakbyśmy grali w Counter-Strike'a. A mi się to nie podoba. Ja nie chcę grać 4 na 4 czy 5 na 5, bo nie o to w tym chodzi. Tutaj ma być mafia. Dlatego... Oho! Patrzcie, tu gadam, gadam, a on mnie widzi. Dobra, wycofamy się. O kurczę, musiał nam rozwalić gąskę. Oj, ale nas ustawił. Masakra, 48 sekund. Co robią te niszczyciele, że go nikt nie widzi? Czasem już nas objeżdżają. Zobaczcie, czołg ma bardzo słaby pochył w dół. Praktycznie w ogóle go nie ma. No niestety. Ale jak widzicie, dinguje, to jest Su-85. To nie jest... Co za świnia w nas strzela? To nie jest badziewny niszczyciel Su-85. Jak widzicie, już 3 razy zdingowało. Jedyne co nam robi, to urywa nam gąskę. I niech tak zostanie. Może damy radę się wycofać 6 sekund. Szybko, szybko! Czy tego SU widać? Jest tak ustawiony, kurczę, że... Ciężko powiedzieć. Łach! Pięknie ładowniczy działowy. Co do amunicji i działka, jest... No przednie, przednie. Wali potężnymi pociskami. Jak widzicie, dają radę. SU nam nie dał rady, my mu daliśmy radę. Tak więc... Trzeba się bać tego czołgu, jego działa. Pociski są ciężkie, jak większość właśnie niszczyciele mają często takie dużo ważące pociski. I tutaj Tygrys również ma takie. Dlatego z bliska jak przywalimy, to... Naprawdę konkret. Zresztą z daleka też nie jest dużo gorzej. Jedynie trzeba podnosić. Jeszcze nie nauczyłem się dobrze... aż ktoś go rozwalił. Badać dystansu, bo te pociski... Czym cięższy pocisk, tym szybciej opada. Czym lżejszy, tym nie musimy tak wysoko podnosić lufy. I jako, że grałem głównie właśnie PZ-ami, one mają lekkie pociski, to tamte, one praktycznie idą w punkt, chyba że coś jest naprawdę daleko, to tylko lekko się podniesie i jest gitara. A tutaj, no niestety, trzeba już zupełnie innych przyzwyczajeń. Ale spokojnie, parę gier i będzie wszystko jak trzeba. Tutaj też na historyku więcej jest samolotów. Może nam ktoś bombkę spuścić na głowę.
co w symulacyjnym się rzadko zdarza, bo jednak tych samolotów jest zdecydowanie mniej. Przynajmniej ja na mniej trafiałem. Może takie szczęście miałem. Pojedźmy może tutaj. Zobaczcie, czołgiem tym naprawdę na spokojnie, dostojnie. Tutaj no 40, owszem, on się rozpędzi z górki, ale pod górkę to już jest męczarnia i to taka masakryczna. Dlatego trzeba nim bardzo, bardzo ostrożnie grać. Tym bardziej, że jako, że jest to czołg ciężki, mamy tylko jeden egzemplarz, nie mamy drugiego jak w wypadku medów. Dlatego no tutaj uszkodzenie wszystkiego, no i zniszczenie ostatecznie bardzo bolą, bo już jest po grze. Zobaczymy, czy da radę tutaj trochę tych chłopaków zajechać. O, jest, jest, tylko kurde. Właśnie obniżenie tego działa, to jest problem. To spory. Ciekawe, czy da radę mu władować tutaj, nie? Jest chyba za górką. A, dostał? Nie, nie dostał. O! Elegancko. Widzicie, ładowanie też do najszybszych nie należy. Może nie jest jakoś mega tragicznie, ale raczej będziemy wśród tych czołgów, które są wolniej przeładowujące. Dlatego ważne, żeby nasze pociski robiły jak największe spustoszenie. Zobaczcie, kurde. Bombę ktoś nam chciał zrzucić na głowę chyba, czy co to było. No dzieje się, dzieje się. O, tutaj zobaczcie, coś takiego, no PZ-ta spokojnie by w to strzeliła. A Tiger, no nie, nie, nie obniży działa. Dobra. Zes. Trzeba nim się wycofywać, tak jak mówię, szanować trzeba ten czołg. Grać tak bardzo. Bardzo rozważnie, bo mówię, no to jest porządna maszyna, ale jest też dużo porządnych maszyn u przeciwnika. Tego nie ma co szaleć. Co tam stoją te? A spróbujemy. Pocisków trochę mamy. Co prawda z tej perspektywy nie wiadomo, czy one są za górką, przed górką. Dobra, widzę, że nasi tam troszkę się przesuwają do przodu. Więc już nie będziemy tak strasznie zostawać w tyle, tym bardziej, że ogólnie wygrywamy. Oho, bombka. Gdzieś leci. Gdzie leci? O, za nami, dobra. Grunt, że nie w nas. O, tutaj mamy 34, bardzo dobry czołg. Te 34-57. Potężne działo, może nas rozwalić. Z łatwością. Są dwa. Ah, piękny strzał. Dziękuję, dziękuję. No to pewnie nie było do mnie, ale mniejsza. Brawo, to brawo. Zobacz, zobacz. Jest jeszcze jeden. Oj, daleko. Kurczę, to idźcie. No, nie mam jeszcze takiego. A tutaj ekstra namiaru w oku, ale zobaczymy teraz. A, niech no chociaż się trochę pojawi. No kurczę, 0-0 wyczucia. Dobra, teraz powinno być dobrze, ale go pewnie ta H rozwali. Mam nadzieję, że mi tylko nie wjedzie w celownik. No, jak już trafi, to masakra konkretna. Z takiej odległości zobaczcie, no te pociski to naprawdę leci taka kulka śmierci i nie ma zmiłuj się, jak porządnie trafi, to w większości wypadków rozwala. Ale tutaj no proszę, tutaj Niemcy mają naprawdę już na trzecim tierze bardzo, bardzo fajne maszynki. Zresztą Rosjanie tak samo, więc zabawa już jest naprawdę taka no na zasadzie straszonka. Każdy ma potężne działo. I każdego trzeba tutaj szanować i tak z respektem do niego podjeżdżać, z respektem.
Dobra, czy my to możemy rozwalić? Czy to jest gdzieś tam hen-hen? Nie wiem, dobra, strzelmy. A, poszło. Powiem wam, że na historyku gram chyba czwarty raz. No mówię, zmusiło mnie do tego puste po prostu gry. Gry symulacyjne. No ale widzę, że tutaj też jest fajnie. Co prawda te ułatwienia w postaci podświetlenia są... No, są takie, że trzeba zmienić zupełnie strategię, bo na symulacyjnym możesz być niewidoczny, możesz być za przeciwnikiem. Jak nikt cię nie zauważy, no to sobie będziesz stał, a tutaj nie, tutaj jesteś wielką czerwoną kropą i cię widać z daleka, tak więc... Tak to wygląda. No, całkiem nieźle poszło. Czołgu nie straciliśmy, przetrwaliśmy SU, które w nas ładnie naparzało, nic nie mogło za bardzo zrobić poza urwanie nam gąski. A cztery inne czołgi zniszczone. Nieźle. Jak widzicie, czołg sprawuje się całkiem fajnie. Tutaj ktoś ładnie tłukł. Czołg sprawuje się całkiem fajnie. Myślę, że po upgrade'ach wszystkich będzie się naprawdę niezłe spustoszenie. I no jest, jeśli graliście w World of Tank, jest znacznie lepszy niż tamten Tiger. On tutaj dinguje konkretnie, jednak te statystyka 100 pancerza i 82 z boku, no robi swoje. W World of Tankach nie robiło, tam jak papier był traktowany przez wszystkie odpowiedniki siódmego tieru. A tutaj nie ma tak lekko. Dlatego myślę, że zdobędzie sobie spore grono osób, które będą nim bardzo lubiły grać. Zresztą ja pewnie też będę jedną z nich. Zobaczcie zresztą, jak on super wygląda. Tutaj szczegóły i detale to jest po prostu majstersztyk. Bardzo fajny egzemplarz, czego będzie jeszcze jakoś, może będzie miał potem jakieś fajne kamuflaże. Dobra, troszkę się rozgadałem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.